Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, jak odzyskać szacunek do samego siebie. Zapraszam. Nie będę tracił czasu, dlatego od razu wskoczę do fragmentu z mojej książki. Co takiego ma największy pozytywny wpływ na poczucie wartości: pozytywne myśli i przekonania na swój własny temat. Spójność osobowości, świadomość zarówno swoich mocnych, ale i słabych stron. Samoakceptacja połączona z chęcią samodoskonalenia. Celowe życie poświęcone czemuś większemu od siebie. Dostrzeżenie swoich zdolności, talentów, pasji i aktywne działanie w celu rozwoju. Posiadanie konkretnych kompetencji, wiedzy i doświadczenia. Poczucie bycia potrzebnym i ważnym dla innych ludzi. Poczucie bezpieczeństwa, stabilności emocjonalnej i równowagi. Umiejętność koncentracji i czystość myślenia. Umiejętność kontroli emocji i własnych impulsów. Wiara w swoje samostanowienie, skuteczność w działaniu, samodyscyplina. Wzięcie odpowiedzialności za swoje życie i sposób, w jaki chce się je kształtować, dbanie o swoje zdrowie fizyczne i mentalne, asertywność i umiejętność stawiania emocjonalnych granic, świadomość swoich potrzeb i otwartość w komunikacji. Co takiego ma największy negatywny wpływ na poczucie wartości. Niezdolność do radzenia sobie ze stresem i lękiem, wysoki poziom neurotyczności, trzymanie w sobie wrogości i brak zaufania do innych, pielęgnowanie urazy i poczucia żalu, niewybaczenie, nieznajomość własnych potrzeb lub wypieranie się ich, niekomunikowanie swoich potrzeb, brak asertywności. Unikanie trudnych tematów w relacjach z innymi. Nadmierne uleganie wpływowi ze strony otoczenia, w tym bezmyślne podporządkowywanie się autorytetom. Fałszywa skromność, tłumienie swojego głosu, stłamszenie, brak odwagi. Negatywny obraz samego siebie. Porównywanie siebie do innych. Łatwe uleganie dystraktorom, rozpraszaczom, tendencja do popadania w zachowania kompulsywne, uzależnienie od internetu, w tym mediów społecznościowych, niespójność własnych myśli, uczuć, wartości i zachowań hipokryzja, kłamstwo, fałsz, nałogi i uzależnienia. Nihilizm, nadmierny sceptycyzm, tendencje pesymistyczno-dekadenckie, brak pasji i innych zainteresowań, brak rozwoju, w tym nieposzerzanie zakresu swoich umiejętności i kompetencji. Wiem, chwalę się swoją książką, ale pomyślałem, że temat jest dość ważny, a w sumie nie ma to znaczenia, czy przeczytam coś, co już wcześniej zostało przeze mnie napisane, czy będę mówił z głowy. Więc tak, mamy dwie strony medalu, dobrą i złą, jeżeli chodzi o szacunek do samego siebie. Są rzeczy, które budują szacunek do siebie, i są rzeczy, które psują szacunek do siebie. Anyway, może najpierw zacznijmy od tego, aby zdefiniować, czym ten szacunek do samego siebie jest. Gdy popatrzymy sobie na piramidę maslowa, mamy te potrzeby niższego rzędu, mamy te potrzeby środkowego rzędu, i mamy te potrzeby wyższego rzędu. Szacunek do samego siebie to jest intencjonalne kierowanie się ku temu, aby iść w stronę potrzeb wyższego rzędu. To jest odnalezienie w sobie wewnętrznej motywacji do tego, żeby pracować nad sobą, żeby zaspokajać swoje potrzeby i żeby piąć się po szczeblach drabiny mazlowa. Ktoś może powiedzieć piąć się po szczeblach może nie szczebla, ale. No powiedzmy. Łańcucha pokarmowego, nie? Czyli po prostu dbanie o to, żeby być przez innych ludzi szanowanym tak? i dobrze odbieranym. Ale w tym wypadku niekoniecznie zależy nam na tym, aby to inni nas dobrze postrzegali. Chodzi nam, żebyśmy to my sami siebie dobrze postrzegali. I tym ten szacunek wobec samego siebie jest. To nie jest coś, co. Robi się tylko raz. To nie jest coś, co buduje się tylko raz. Szacunek do samego siebie tworzy się całe życie. Pracuje się na to całe życie. Pracuje się poprzez samodyscyplinę. Pracuje się poprzez robienie rzeczy ważnych dla nas. Kiedy masz szacunek do samego siebie? Kiedy jesteś z siebie dumny? Kiedy jesteś zadowolony z siebie? Tak mega. Wewnętrznie, tak egzystencjalnie, wtedy, gdy zrobisz dobrą robotę, wtedy, gdy wyznaczysz sobie cel i go osiągniesz, wtedy, gdy wiesz, że jesteś ze sobą spójny, wiesz, że postąpiłeś dobrze, wiesz, że możesz na sobie polegać. Gdy jesteś w jakimś kryzysie, w sytuacji bliskiej załamaniu, tak? Nawet gdy wpadniesz w panikę. I masz to wewnętrzne poczucie, że sobie poradzisz. To też jest szacunek do siebie. Nawet gdy masz gorszy moment, gorszy dzień, gdy wątpisz w siebie, nawet gdy krytykujesz siebie, kiedy masz ten dialog wewnętrzny i on mówi tobie: O, ale zepsułeś, ale jesteś słaby, tak? Nie nadajesz się do tego. I słuchasz tego dialogu, ale wiesz wewnątrz siebie, że nie jesteś tym dialogiem. On cię pcha do tego, żebyś był. Lepszym człowiekiem do tego, żebyś budował ten szacunek do siebie. Żebyś wzrastał, żebyś się rozwijał, żebyś się lepiej czuł ze sobą. To nie ma znaczenia, jakich my słów użyjemy. W zasadzie to im prostsze słowa, tym lepiej, bo nie komplikują aż tak bardzo obrazu nas samych i po prostu nie komplikują sytuacji. Dlaczego ludzie chcą szanować Ciebie? Dlaczego ludzie chcą być szanowani? Bo chcą. Czuć się akceptowani. Chcą czuć się ważni. Potrzeba bycia ważnym, włączonym do grupy. Bycia częścią zbiorowości. Bycia częścią rzeczywistości. Jest wpisana w nasze geny. My tego potrzebujemy. Potrzebujemy tego jak jedzenia. Potrzebujemy tego jak tlenu do oddychania. Bez pracy nad sobą bez szacunku do samego siebie, wpadamy w doła, wpadamy w depresję. Wpadamy w poczucie gorszości. Mamy niską samoocenę, nie wierzymy w siebie, nie chce nam się działać. I tak samo jest w życiu. Generalnie, jeżeli nie pracujesz nad sobą, nie pracujesz nad dyscypliną, nie uczysz się nowych rzeczy, nie wychodzisz z strefy komfortu. No ogólnie Pracujesz nad opinią o sobie. Wszystko co robisz, wszystko co myślisz, to czy odżywiasz się zdrowo, to jak patrzysz na siebie w lustrze, jak siebie oceniasz, czy jesteś zadowolony ze swojej sylwetki, czy uważasz, że powinieneś popracować nad sobą, powinieneś pójść na siłownię, powinieneś może popracować nad dietą, powinieneś się odchudzać, może powinieneś popracować nad językiem, może powinieneś zacząć rozwijać się intelektualnie. Jeżeli wewnątrz Ciebie, choć jedna część Ciebie, Wierzy, że mógłbyś być lepszy. Jeżeli tam jest w tobie takie poczucie, że mógłbyś być lepszym człowiekiem i w 100% nie wykorzystujesz swojego potencjału, to zawsze będziesz sabotował siebie. Kiedy mamy największą motywację, kiedy czujemy się naprawdę super ze sobą, kiedy czujemy ten power, tą moc, wtedy, kiedy dajemy z siebie 100%. Kiedy podejmujesz decyzję, idę w góry, tak? wejdę na Kasprowy, wejdę, nie wiem, tam na jakąś górę i dasz radę i zdobędziesz ten szczyt, tak? zrobisz to, co chciałeś. Czujesz dumę, czujesz energię, rozpiera Cię energia. Wiesz, że możesz przezwyciężyć jakieś swoje słabości. I tutaj też ważne jest to, aby zaobserwować, że każdy z nas ma inną miarę, którą siebie ocenia. Niektórzy ludzie są bardziej ambitni, inni ludzie są mniej ambitni. Nie mi tu oceniać, bo jakby ja mam swoje słabości, mam swoje lęki, mam swoje niedoskonałości, nad którymi każdego dnia pracuję. Wy macie swoje cienie, lęki, problemy, swoje góry do pokonania. Każdy z nas jest na innym etapie życia. Wiadomo, no jakby ja nie chodzę w waszych butach, wy nie chodzicie w moich butach, więc nie nam tu oceniać naszą życiową ścieżkę, nie? Ale jakby to podobieństwo jest dla nas wszystkich takie samo po prostu. Gdy nie pracujemy nad sobą, gdy nie dajemy z siebie maksa w życiu, to po prostu czujemy się jak łajzy. I świadomie używam tego języka, bo spodziewam się, że oglądają mnie ludzie, którzy dążą do rozwoju osobistego, duchowego. Na pewnym polu jest to jedno i to samo. Więc chcecie się rozwijać, chcesz się rozwijać, chcesz być lepszym człowiekiem, chcesz być najlepszą wersją siebie. To jest mój cel życiowy. Ja chcę być najlepszą wersją siebie. Tak długo jak żyję, chcę zobaczyć Damiana, który jest najlepszą wersją siebie, najlepszą z najlepszych. Chcę zobaczyć swoją doskonałość. Chcę do tego dążyć. Każde jedno moje działanie, każda moja jedna praktyka, każdy jeden mój trening, każdy jeden film, który nagrywam na YouTube, ma sprawić, że będę lepszym człowiekiem. I tak w pewnym sensie mam na tym punkcie obsesję, ale. Słuchajcie, ja zauważyłem w życiu, że jeżeli nie pracuję nad sobą, to ja się źle czuję. Ja się naprawdę źle czuję. Ja Miałem taki okres w trakcie pandemii, gdy wiecie, wszystko było pozamykane, były lockdowny. Może nawet przed pandemią. Bardzo dużo pracowałem nad samoakceptacją, wiecie? I pracowałem nad samoakceptacją, nad samoakceptacją, nad uważnością, nad byciem. I w wielu kwestiach zacząłem sobie folgować. Ćwiczyłem na siłowni, ale jakby nie dawałem z siebie zawsze 100%. Machałem czasami ciężarem dla samego machania, ale nie wkładałem w to wysiłku, nie wkładałem w to skupienia. Podobnie było z moją dietą. Myślałem, że się zdrowo odżywiam, ale tak naprawdę w wielu kwestiach sobie odpuszczałem, folgowałem. Nawet nie zwracałem uwagi na to, jak zaczynam powoli po prostu trochę tyć. Nie? Jakby Jeszcze przyszła do tego pandemia, brak ruchu, jakby zacząłem czuć się źle w sobie mimo tego, że nie jestem otyły. Podobnie jeżeli chodzi o YouTube, zauważyłem, że sobie odpuszczam, że się już nie staram. I wiecie, no miało to też jakby swoje logiczne wytłumaczenia, bo byłem w takim okresie życia przejściowym, gdzie po prostu musiałem się skupić na innych aspektach mojego życia, gdzie się starałem bardziej, nie? Ale jakby zauważyłem to, że gdy w jakimś obszarze mojego życia przestaję się starać, a wiem, że mogę się starać, to się zaczynam z tym źle czuć. Tracę szacunek do siebie. Patrzę na siebie w lustrze i nie jestem z siebie zadowolony jakby, wiecie, palicho, jakby co innego jest, jak jesteśmy w tym stanie świadomości, jedności, tak? Wszystko jest idealne, jest spoko, nie? No i to jest do wyćwiczenia i jakby nie ma w tym nic złego, ale nawet będąc w tym stanie świadomości można na coś spojrzeć i coś ocenić. I nawet, wiecie, w pewnej kwestii wydaje mi się, że jedno nie powinno wykluczać drugiego, w sensie rozwój duchowy i samoakceptacja nie powinna wykluczać pracy nad sobą. To nawet powinno się uzupełniać. Nie chodzi też o to, żeby, nie wiem, poniżać siebie na każdym kroku, nie? I jakby ciągle być niezadowolonym. Nie chodzi tutaj o takie neurotyczne niezadowolenie z siebie, które ma nas pchać do rozwoju. Chodzi po prostu o taką świadomą ocenę siebie. Jeżeli wiem, że mnie stać na więcej, to powinienem nad sobą pracować. Jeżeli nie stać mnie na więcej z różnych powodów, no to powinienem siebie zaakceptować. Ale jeżeli mogę więcej, to czemu nie? To jest, wiecie, mega subiektywne i relatywne, nie? A ja tutaj generalnie nie chcę nikomu nic narzucać, nie? Jakby, ocencie sobie sami swoje życie, ale ja w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że po prostu zawsze stać mnie na więcej. Mało tego, nawet czasami, gdy wydaje mi się, że daję z siebie 100%, 110%, to tak naprawdę nie daję z siebie 100%, nie daję z siebie 110%, daję z siebie nie wiem, 80%, 90%, Gdzieś ten umysł traci uważność, rozleniwia się z czasem. Przywyka do różnych nawyków i już mu się nie chce. Albo wiecie, to nawet jest z YouTubeem nie? bo nam się wydaje, że jak oglądamy YouTube, to się rozwijamy. Jak czytamy książki, to się rozwijamy. Jak robimy kursy czy szkolenia, to się rozwijamy. Może coś tam się w głowie zmienia, ale czy wykorzystujemy tą wiedzę na co dzień? Czy całą tą wiedzę, którą posiadasz w swoim życiu, wykorzystujesz ją na co dzień? Czy każdego dnia żyjesz w 100% w zgodzie z całą tą wiedzą, którą zdobyłeś do tej pory? Czy jesteś bezwzględnie szczery przed sobą? Założę się, że nie. Założę się, że nie. Mało tego, możesz zwrócić swoją uwagę na to. Że tej wiedzy masz bardzo dużo i w zasadzie dużo więcej niekoniecznie musisz wiedzieć. To czego ci potrzeba to praktyki. To czego ci potrzeba to dyscypliny. To czego ci potrzeba to działania. To czego ci potrzeba to wychodzenie ze strefy komfortu. To czego ci potrzeba to twoje własne autentyczne doświadczenie. Już niekoniecznie to przeżywane oglądając film. Bo często jest tak, że oglądamy film, no to ktoś opowiada nam o swoim życiu. Ktoś tam dyktuje jakieś tam słowa, tak. Mądrości. Ale czy to pokrywa się z naszym doświadczeniem? Ja mówię tu z dwóch stron, nie, jako Youtuber, ale ja też oglądam YouTube'a, nie? Więc ja wiem, jak to działa. Sam niejednokrotnie przyłapuję się na tym, że oglądam jakiś vlog, film, wykład, podcast. W sumie nie wiem po co. Coś tam zapamiętam, czegoś się nauczę, ale ja tego w życiu nie wykorzystuję. Oszukuję siebie i potem się tak zastanawiam, ej, czy jakby. Oglądanie tego, rozwijamie czy nie, czy ja potem się czuję lepiej? Czy to jest wyraz szacunku do siebie? Czy może powinienem wyłączyć to i rozejrzeć się wokoło tego, co jest wokół mnie, i po prostu podjąć jakiś większy wysiłek z tym, co już mam, z tym, co już wiem? Może tego wymaga ode mnie życie? Może powinienem więcej działać, więcej się angażować? Niekoniecznie szukać więcej wiedzy i informacji. Wiecie, wiedza, informacje to też potrafi być ucieczka od życia. To jest wygodne, nie? Wygodne jest sobie obejrzeć film, ale nic nie robić. Nic, po co? Nie mówię tego też, jakby nie chcę z nikogo drwić, nie? Chociaż też przez tyle lat nagrywania wyrobiłem sobie wiele nawyków. Mogę czasami brzmieć tak arogancko, wybaczcie mi, cały czas nad tym pracuję. Żeby zbalansować pewność siebie z arogancją, nie? Żeby to tak wyszło w miarę. W sposób zrównoważony, nie? Bo to też jest element szacunku. Ale wiecie o co mi chodzi. Jakby. Wiecie o co mi chodzi. Z moich ostatnich obserwacji doszedłem do wniosku, że najbardziej upośledzającą mnie rzeczą w moim życiu może. Dobra, przeginam, nie? Ale. Największy wpływ na to, że tracę szacunek do siebie mają media społecznościowe, a konkretnie krótkie filmiki, shortsy, tiktok, rolki. Zauważyłem, że gdy smyram ten ekran i oglądam te filmiki, moja koncentracja umiera, szybko umiera. Te godziny czasu, jakie spędziłem na medytacji, tak? Te mięśni uważności, które w sobie rozwinąłem, potrafi się okaleczyć, gdy smyram rolki na Facebooku, na TikToku. No, może bez przesady, TikToka nie oglądam, ale na TikToka tylko wrzucam. Um, ale zdarza mi się oglądać shortsy na YouTubie, bo wrzucam filmy, no to też oglądam, nie jest taki nawyk. Ale widzę, jak to psuje mój mózg. I ostatnio nawet zacząłem tworzyć te shorty, no trochę dla beki, bo wrzucam memy, nie? Ale generalnie chcę zobaczyć, czy tworząc tego typu treści, chociaż w pewnym stopniu wpłynę na czyjąś świadomość, także przypomnę, nie? Za takiego przypomnienia. Ej, słuchaj, ogarnij się. Robisz sobie krzywdę. Niszczysz swoją koncentrację. Niszczysz swoją uwagę. Niszczysz szacunek do siebie. Po prostu nie szanujesz swojego czasu. Nie szanujesz swojego czasu. Nie szanujesz siebie. Mógłbyś robić zajebiste, wspaniałe rzeczy w swoim życiu, a ty oglądasz gówniane rolki. Na YouTubie. Na Facebooku. Rozumiem jeszcze, jak trafisz na coś inspirującego. Spoko. Ale większość z tych rzeczy jest robiona dla PEKI. To jest rozrywka. Ucieczka od życia. Rozrywka jest w pewnym sensie ucieczką od życia. <laughs> tak, Miszki. Generalnie tą listę, którą przeczytałem na samym początku. Gdzie się wkleję w film, wyświetle, udostępnię za friko. Mam cały rozdział poświęcony temu tematowi w mojej książce, gdzie wchodzę dużo głębiej i analizuję wiele aspektów szacunku do siebie i poczucia własnej wartości. To, co chciałbym, żebyście wyciągnęli z tego filmu, to to, że o, poczu o poczucie wartości trzeba dbać przez całe życie. To nie jest coś, co się osiąga raz. To jest coś, co można osiągnąć i stracić. To jest efekt ciągłej pracy nad sobą, efekt dyscypliny. Naprawdę dyscypliny. To się nie przydarza, to się robi, każdy może to zrobić i każdy może to zrobić we własnym zakresie, bo każdy z nas, mówię, ma jakieś wady, ma jakieś zalety, ma swoje cele, marzenia, swoje ambicje. Każdy z nas ma swoje podwórko. Rozejrzyj się dookoła, rozkmiń sobie. Co na tym podwórku trzeba posprzątać. Co, co chciałbyś zbudować, co, co chciałbyś zmienić. Posiedź ze sobą, ale tak szczerze, pomyśl nad tym. I zastanów się, jakie działania każdego dnia sprawiają, że tracisz szacunek do siebie, a jakie działania sprawiają, że zyskujesz. Szacunek dla siebie. Ja mam na imię Damiano. Dzięki Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Walnijcie dla mnie łapkę w górę, stawcie swój przemyślunek, udostępnijcie ten film. Dalej. Możecie kliknąć dzwoneczek z jakiegoś powodu algorytm YouTube'a mnie nie lubi. I mimo tego, że mam dużo subskrypcji, to mam mało wyświetleń. Ale wiecie co? <śmum> mam wywalone wyświetlenia. Ja robię to dla siebie. I robię to też dla Was. Nie chcę, żeby moje poczucie wartości na tym cierpiało. Zachęcam Was bardzo serdecznie z całego mojego serca do zakupu mojej książki. Aktualnie pracuję nad audiobookiem. Gdy będzie gotowy, to dam Wam znać. Pewnie to trochę zajmie, ale chcę, żeby było to zrobione dobrze, w miarę w, moich, w moim zakresie moich możliwości, ale tak, audiobook się pojawi. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć projekt Find Yourself, zachęcam do książki. Można też wesprzeć projekt na różne inne możliwe sposoby. Zapraszam Was na Instagrama. Ostatnio wrzucam dużo ciekawych postów. Staram się wyjść ze swojej strefy komfortu. Tak. I wszędzie indziej też Was zapraszam. Tam gdzieś wszędzie są linki na dole w opisie, u góry na dole tam prawej i lewej. Nieważne. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo, buźka.